Jakbym się tak zbliżył do moich psów, które mają kabanosa, to bym je zjadł, więc uważaj. Odcinek oglądasz dzięki patronom oraz sponsorom kanału. A gdzie strzelec gotów? Incorsa. Przedstawiciel marki Schmeisser. Dystrybutor broni Kałasznikow. Firma Yammas. Właściciel marki Strefa Celu. Firma Kaliber. Sklep strzelecko-myśliwski Puchacz. Cześć, tu Michał Kwiatkowski. To kolejny odcinek Strzelnicy TV. Jak zwykle w poniedziałek wieczorem zapraszam do oglądania. Dzisiaj oczywiście pokażę Wam broń, ale także postawiłem przed sobą dość niezwykłe zadanie. Wiecie dobrze, jakie słabe są moje umiejętności, na przykład w strzelaniu z pistoletu na 25 metrów. Wiecie też dobrze, że na 100 metrów, umówmy się, strzelam średnio z karabinu, bo trafiam w blachę, tak? Ale jeśli chodzi o skupienie, bywa z tym naprawdę różnie. Więc zadanie jest dość niezwykłe. Otóż cel będzie miał 5 cm. To będzie bullseye w tarczy sylwetkowej, taka czarna, duża kropa. Odległość 100 metrów, postawa leżąca. No i słuchajcie zadanie. 10 strzałów, jeden po drugim i wszystko ma wejść w czarne. Myślicie sobie, jak Kwiatek sobie z tym poradzi? Dlatego do tego zadania użyję mojej tajnej broni. To będzie sztucer Bergara B14R Trainer. Czy mi się uda? Zapraszam do oglądania. Hiszpańska Bergara to jeden z dwóch największych producentów luf w Europie. Ich lufy znane są z trwałości i co najważniejsze precyzji wykonania. Wiele firm na świecie korzysta z ich doświadczenia i nowoczesnego parku maszynowego. Od kilku lat Bergara produkuje także własne sztucery. Na początku były to tylko customowe egzemplarze, produkowane ręcznie na zamówienie. Dziś w ofercie można znaleźć kilkadziesiąt modeli podzielonych na linie produktowe, takie jak Premier, Rimfire czy popularne i stosunkowo niedrogie sztucery linii B14. Właśnie prezentowany model to seria B14, która także jest podzielona na kilka podkategorii, o których teraz nie będę Wam opowiadał, bo sami sobie znajdziecie w necie. Najważniejsze jest to, że właśnie w tej linii jest model zasilany amunicją 22 Long Rifle. Ale myli się ten, kto myśli, że B14 22LR to zabawka dla dzieci. Oj, słuchajcie, z pewnością nie. Sztucer B14 absolutnie nie wygląda jak zabawka i na pewno nie jest zabawką. Wszystkie materiały, które zostały tutaj użyte, pochodzą tak naprawdę od sztucerów centralnego zapłonu, które produkuje Bergara. Gdybym ten sztucer pokazał komuś, o, w ten sposób, z tej strony, w życiu nie pomyślałaby ta osoba, że jest to broń zasilana amunicją 22LR. Po wzięciu do ręki bylibyście święcie przekonani, że jest to sztucer zasilany na przykład amunicją 308 Winchester, że jest to normalnie broń centralnego zapłonu. No niestety producenci broni bardzo często przyzwyczaili nas do tego, że te ich 22, które mają w ofercie, wiecie, wyglądają jak skrzyżowanie hydrantu z wiatrówką Hudsona z Allegro za 200 zł. Jakieś dziwne magazynki. Czasem to w ogóle jest niepodobne do jakiejkolwiek konstrukcji. No żal po prostu na to patrzeć. Oczywiście są chlubne wyjątki, jak na przykład chociażby Beryl nasz w 22. Świetnie zrobiony. Przyznam szczerze, nie znam nikogo, kto by posiadał taką broń. A jest to świetny naprawdę karabin do na przykład budowania podstaw pracy na Berylu. Tylko tańszą amunicją. Nie wiem, czy w wojsku w ogóle są wykorzystywane 22. Kiedyś był jakiś tam romans z ASG, który raczej chyba skończył się porażką, bo nie słychać nic o tym, żeby żołnierze nasi trenowali na replikach ASG. No niemniej jednak umówmy się, że są chlubne wyjątki, ale nawet jeśli już karabin czy pistolet w 22LR wygląda mniej więcej albo prawie jak oryginał, to wykonane jest z gorszej jakości materiałów. Jakiegoś, wiecie, gówno plastiku, jakiegoś tam, wiecie, szajs metalu i tak dalej. Różnie to działa i różnie jest z trwałością. Natomiast Bergara po prostu nie poszła na żadne kompromisy, tylko na bazie oryginalnych części z sztucerów i broni, którą produkują centralnego zapłonu, po prostu zrobili sztucer strzelający 22LR. I tutaj nie znajdziecie ani żadnego gówno plastiku, ani żadnego szajs metalu, ani innych jakichś, nie wiem, niepotrzebnych śrubek czy innych badziwi, które niestety bardzo często w broni 22LR występują. Jesteśmy już na 100 metrach. Ustawiłem tutaj celowo trzy tarcze, bowiem dzisiaj potestujemy sobie trzy różne rodzaje amunicji razem z tą Bergarą. To oczywiście amunicja SK, Lapua.
SK to jest w ogóle amunicja, która jest sprzedawana w bardzo wielu różnych rodzajach, do różnych celów tak naprawdę, i obecnie jest to jedna z lepszych amunicji 22 Long Rifle na rynku. Bardzo duża, właściwie pełen ich wybór macie w Incorsie. Ja dostałem tutaj do tej Bergary właśnie dwa rodzaje. Oczywiście mógłbym jeszcze innymi jakimiś strzelać, ale te będą najbardziej zasadne dzisiaj w użyciu. Mianowicie mamy Rifle Match, czyli sama nazwa wskazuje, karabinowa, sportowa, można powiedzieć nawet wyczynowa, ale także Lapua robi takie long range. Słuchajcie, no to jak long range, to bardzo dobrze, bo jesteśmy właśnie na 100 metrach, ale z takiej amunicji nawet można by strzelić i na 200 metrów. No i też dostałem ciekawostkę, nawet nie wiedziałem, że poddźwiękowa amunicja 22LR jest robiona, proszę bardzo, jest. Dlaczego będziemy dzisiaj strzelać także z subsonika? Dlatego, że broń wyposażona jest w tłumik dźwięku. I teraz ważna rzecz. Oczywiście w momencie, kiedy strzelę sobie z tego long range albo rifla, macza, oczywiście będzie dźwięk wytłumiony, ale już kiedy użyjemy amunicji poddźwiękowej, takiej Agili, no to właściwie powiem wam szczerze, mam nadzieję, że uda mi się to pokazać na mikrofonach. Niektóre wiatrówki po prostu głośniej strzelają wtedy niż taki wytłumiony, taka wytłumiona Bergara z amunicją poddźwiękową. No to zapiszemy sobie wszystko. Oczywiście, co bardzo ważne, każdą z tych amunicji najpierw sobie po prostu przystrzelam na jednej, zrobię konkurencję i potem znów będę przystrzeliwał na kolejną, kolejną i tak dalej. No inaczej się, słuchajcie, nie da, ponieważ na pewno używając innej amunicji będą zmieniały się parametry tutaj na tarczy. Po przestrzelaniu broni zrobię tak, że będzie to konkurencja, tak zwane te 10 ocenianych, czyli tam 3 próbne i 10 ocenianych, tak jak na różnych zawodach. Bergara wyposażona jest w 18-calową samonośną lufę. Przy czym tutaj taka ciekawostka. Zobaczcie, ta lufa wygląda jak rasowy warmint, łącznie nawet z tą komorą tutaj nabojową. Wygląda rzeczywiście tak jak pod 308 Winchester. W rzeczywistości tak naprawdę w tej, nazwijmy to, zewnętrznej lufie znajduje się zasadnicza lufa w kalibrze 22LR. Myślę, że ten zabieg takiej, wiecie, udawanej tej zewnętrznej lufy warmintowej jest zrobiony po to, żeby po prostu broń ładnie wyglądała. No wiecie, ten sztucer by wyglądał masakrycznie, gdyby tutaj, wiecie, wystawał z niego jakiś taki rachityczny patyczek. Więc tutaj ogromny plus za to, że bardzo estetycznie zostało to zrobione, a jednocześnie bardzo funkcjonalnie, ponieważ ta zewnętrzna lufa, słuchajcie, została pokryta normalnie karbonem, który jest odporny na wszelkiego rodzaju jakieś zadrapania i uderzenia. No i przyznacie sami, że dzięki temu naprawdę uzyskano bardzo ładny wygląd, słuchajcie, normalnego sztucera centralnego zapłonu. Oczywiście na czubku lufy zauważyliście na pewno dokręcony tłumik. Niestety nie jest on w zestawie. Dostałem go z Incorsy razem z tym sztucerem. To jest Ace Ultra, gdyby ktoś pytał. No i widzicie, na czubku lufy jest gwint, do którego można przyczepić również różne inne jakieś tam urządzenia wylotowe. A kiedy nie używamy gwintu, jest on zakręcony bardzo ładną, taką estetyczną nakrętką. Trochę osób dzisiaj przyjechało tutaj postrzelać na setkę. Wolałbym się tam wygrzebić trochę na ziemi, wiecie, tak bardziej bliżej realnej sytuacji, ale dzisiaj bardzo dużo tutaj jest strzelców, którzy na 100 metrów strzelają, więc przygotowałem sobie takie bardziej komfortowe stanowisko. Jak widzicie, ładna podpórka, tu już przygotowana macz, amunicja, jest mazaczek, proszę bardzo, piciu, no i jedzenie. Także wiecie, mam tutaj... Jeszcze powinienem sobie tu jakąś maskotkę postawić i zdjęcie żony i w ogóle bym się czuł jak w domu. No i oczywiście dalej mamy komorę zamkową. Tutaj ewidentnie już widać, że jest z nią coś nie tak, że jest chyba coś tutaj pani innego, no bo tutaj mamy naprawdę maleńkie okno wyrzutowe. Ale już, słuchajcie, dźwignia przeładowania w tej broni jest jak najbardziej od sztucera centralnego zapłonu, dokładnie nawet od takich modeli Hunting Match, czyli takich bardzo już ciężkich karabinów przeznaczonych do strzelania na dalekim dystansie. I ta rączka, słuchajcie, to nie jest jakiś tam, wiecie, plasticzek. To jest normalna rączka, taka jaką znajdziecie w broni centralnego zapłonu. Tu obok słychać. Ubudu, pierdu. Z naszego...
No to skoro już mówimy o tej rączce, no to wyjmijmy zamek. To jest, słuchajcie, zamek w tak zwanym standardzie albo w systemie Remingtona 700, ale bardziej mówi się standard Remington 700 albo standard REM 700. To jest oczywiście zamek z sztucera Remington 700, który jest produkowany nieprzerwanie od 1967 roku, czyli od lat 60. ubiegłego wieku. Te zamki znane są ze swojej trwałości, niezawodności, właściwie można też powiedzieć prostoty działania i wykonania. Tutaj zamek wyposażony jest w dwa rygle. Niektórzy użytkownicy nawet twierdzą, że niespecjalnie trzeba o te zamki jakoś dbać. One po prostu bardzo dobrze działają. Ten zamek wygląda normalnie jak od Remingtona 700, tak jakby go tylko ktoś tu uchlasnął i w tym miejscu zamontował taką konwersję, można powiedzieć, do amunicji 22LR, ale reszta tego zamka to jest standard REM 700. I też jeszcze jest fajnie, bo jak się dobrze przyjrzysz, to jak strzelisz, to widzisz lecący taką fajną parabolą pocisk. Fajne, fajne. To coś takiego też odczułem, jak strzelałem z dudzikiem na dalekim dystansie, tam na 500 metrów chyba. To też właśnie był taki moment, że można było dostrzec, może nie pocisk, ale taką smugę, taką fajną spiralę, która za tym pociskiem się unosiła. No i co? Dziewiątka znowu. No tak na linii z ósemki. Wszystkie ostatnie trzy strzały weszły idealnie w dyszkę. Poproszę teraz tutaj świeżą tarczkę i robimy już na punkty. Zresztą nie tylko w standardzie Remingtona 700 jest zrobiony zamek, ale także mechanizm spustowy. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest bardzo popularny standard, bardzo często stosowany w różnych sztucerach, a przez to mamy dostęp do różnego rodzaju akcesoriów i dopimpowaczy broni. No więc można potem, na przykład jak już kupimy sobie taki sztucer, po prostu pobawić się formą i zainstalować sobie tutaj jakiś inny spust, bardziej sportowy bądź mniej. No w każdym razie tego typu system, standard, czyli Remington 700, daje nam wręcz nieograniczone możliwości w dalszym tuningowaniu naszej broni. Do serii ocenianej 10 strzałów. Umówmy się, że jak strzelimy to, to zjemy lunchik. Dramaturgię chcę wydobyć. Źwa. Cholera, widzę, że poszły dwie dziewiątki, nie? Nie chcę nic mówić, ale ta tarcza się rusza cały czas na wietrze. On tym dronem robi wiatr. Dobra. Poszło 10. No, 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 no. Panie kolego, mamy, tylko tak się zastanawiam, czy to, rozumiem, zalicza jako odyszkę, tak, krawędź, czy, no nie, no jest wyraźnie, jest na no nie wiem, tu cholewcia, nie mamy konsultacji aj. Z sędzią, no nie, no, ale no słuchaj, no zahacza odychę, no, dobra, tak, już, znaczy już. Tu jest na pewno pół na pół. Tu jest też, ta druga też jest, tak? No, ja. I tu Tom, jak się tak podciągnie, to też będzie. Nie, no. Bardzo dobrze spotkać kolegów, bardziej biegłych w, że tak powiem, strzelaniu takim tarczowym. Ja oczywiście strzeliłem 3 próbne oraz 10 punktowanych, więc w sumie 13 tu jest. Ja wyszedłem z założenia, że to jest 10, nie wiem, co mi klepnęło do głowy. No to tak naprawdę odrzucamy 3 najgorsze, no bo to były te znaczy próbne, no nieważne, czy próbne, czy niepróbne, odrzucamy 3 najgorsze, więc mamy 3 najgorsze odrzucone, więc tu mamy, no panie, no jest 100 na 100, jakby nie było, nie 98, popitoliłeś, Kwiatkowski. Tu jest po prostu piękna seteczka, bardzo piękna nawet, no taka najpiękniejsza w moim życiu, taka, którą sobie zabiorę dzisiaj do domu i powieszę naprawdę nad łóżkiem, jeszcze w złotej ramie. No dziękuję bardzo serdecznie sympatycznemu koledze, który zwrócił na to uwagę, jak Kwiatkowski, jak gapa, liczy po prostu punkty, czyli źle liczy, ale wyszło na moją korzyść. Zapraszam na Strzelnica News.
Już za kilka dni Strzelaj ze Strzelnica TV, trzecia edycja. Oczywiście podczas kolejnych edycji bardzo dużo strzelamy, dużo się uczymy, bowiem organizuję dla Was specjalne warsztaty. W najbliższej edycji będą warsztaty rusznikarskie, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i warsztaty Concealed Carry Weapon. No i oczywiście bardzo dużo jemy. Impreza odbędzie się 6 i 7 listopada od 9. Oczywiście można wykupić bilety na jeden dzień albo na przykład na cały weekend. Mała zmiana, którą wprowadziliśmy, to miejsce i lokalizacja. Tym razem będziemy strzelać na strzelnicy Leśny Front w Ludwinowie. To w sumie niedaleko od Black Army, na której do tej pory się spotykaliśmy, no ale postanowiliśmy wybrać troszeczkę większe miejsce z trochę lepszą infrastrukturą, żeby było nam po prostu wygodniej. Dobra wiadomość jest taka, że bilety już się właściwie sprzedały, ale został jeszcze jeden na sobotę i jeden na niedzielę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę do nas dołączyć, to zapraszam. Linka do zapisów i biletów wrzucę Wam w opis tego filmu. Tymczasem wszystkim tym, którzy już się zapisali, mówię do zobaczenia 6 i 7 listopada na Strzelaj ze Strzelnica TV, trzecia edycja. Oczywiście prezentowana Bergara i amunicja SK jest dostępna w sklepie Incorsa. Co ciekawe, mają tam jeszcze wiele innych sztucerów na 22 LR, jak na przykład sportowe anszuce, które niedawno się pojawiły. Są to karabiny sportowe, które pozwalają wykręcić podobne, a nawet lepsze wyniki. Link w opisie. Do sklepu Kaliber w Dawidach Bankowych wpadła nowa dostawa latarek Nightcore. Latarki już Wam wielokrotnie pokazywałem w mini recenzjach i mówiłem o ich zaletach. Tym razem poza klasycznymi modelami przyjechało także dużo nowości. Linka wrzucę w opis. Buoz zaprasza na zakupy swoich zestawów tzw. ready to range, czyli gotowe na strzelnicę. Zestaw zawiera wszystko, co jest potrzebne do strzelania z karabinu. Broń wyposażona jest na przykład od razu w kolimator i wszelkie inne niezbędne akcesoria. Wszystko oczywiście jest zestrojone i dobrane przez speców i ruśnikarzy z Buoza. Dobra wiadomość dla tych, którzy potrzebują więcej amunicji 22 LR. W sklepie Strefa Celu jest już nowa dostawa amunicji od firmy Blazer. W ofercie są także sprzedawane nasłoje MagTechy i CCI. Pokazany dwa odcinki temu na moim kanale Tłumik Dźwięku, hashtag wzbudził Wasze zainteresowanie. Pełna oferta tych bardzo udanych tłumików polskiego producenta jest w sklepie Puchacz w Piotrkowie Trybunalskim. Dodam, że Puchacz ma bardzo dobre układy w hashtagu i jak się ładnie uśmiechniecie, to załatwi Wam zrobienie tłumika personalizowanego z logiem Waszej firmy albo imieniem ukochanego chomika. To były Strzelnica News. Sztucer wyposażony jest w bardzo ładnie wykonane łoże, wykonane z tworzywa sztucznego. Zabijcie mnie, nie wiem jakiego, bo nie znalazłem informacji, z czego to jest zrobione, ale to jest takie tworzywo o bardzo dużej gęstości, sztywności. To nie jest, wiecie, jakiś tam sheet plastik. Mam wrażenie, jakby to było jeszcze wzmacniane jakimiś, może jakimiś włóknami, jakimiś powłokami. No w każdym razie, słuchajcie, to łoże jest oczywiście wzięte ze sztucera centralnego zapłonu i to łoże wraz z kolbą nadaje dużą masę temu sztucerowi, prawie 5 kg. Wyobraźcie sobie, amunicja 22 LR, z której strzelamy z platformy, która waży 5 kg prawie. No więc wiecie, to jest platforma bardzo odporna na wszelkie drgania, nawet błędy strzelca, więc dzięki temu można wykręcać naprawdę niesamowite wyniki na tarczy. O tym, że jest to łoże z broni centralnego zapłonu, niech świadczy, słuchajcie, to wcięcie, które tutaj jest. Zobaczcie, prawda? Ono jest tak długie, jak właśnie okno wyrzutowe łusek w broni centralnego zapłonu. A tutaj przecież zobaczcie, to okno jest o wiele krótsze, o połowę właściwie krótsze. Łoże jest bardzo estetycznie wykonane, dodatkowo ma takie fajne centki, słuchajcie, taki troszeczkę jakby kamuflaż i naprawdę robi bardzo dobre wrażenie takiej naprawdę bardzo sztywnej platformy. To wszystko, to łoże razem z resztą elementów jest świetnie poskręcane, świetnie spasowane i robi bardzo dobre wrażenie, naprawdę bardzo dobrego, trwałego sztucera. Chili con carne. Dzięki bardzo serdeczny sklepowi Skalnik. Dzięki Bartosz. Poprosiłem Bartosza, żeby mi coś hiszpańskiego przysłał, bo Bergara jest hiszpańska, a Bartosz mówi, no nie ma nic hiszpańskiego, ale jest chili con carne. Hiszpanie kiedyś najechali Meksyk, więc pewnie te kuchnie mają ze sobą więcej wspólnego. Tu jest, słuchajcie, wołowinka, cebulka. Trochę mnie martwi olej palmowy, ale wiecie, nie ma miętkiej gry. Gotuj z kwiatkiem. Dobra, to lepiej. Zupę z tego. Nie, to... Panie, zobacz, ile tam jest jeszcze tego, jak to się mówi, tego cementu. I to nam się teraz będzie gotowało.
a ja w tym czasie... Zrobisz herbatę. Zrobię herbatę. Nie, w tym czasie strzelę główną serię z kolejnej amunicji z Escalapua Long Range tym razem, czyli strzelamy w środkową tarczę. Oczywiście tutaj integralną częścią łoża jest chwyt pistoletowy i od razu kolba. Jak widzicie, ten element również jest charakterystyczny bardziej dla broni takiej snajperskiej, wyborowej. Co ciekawe, w ogóle tego typu łoże jest stosowane w sztucerach centralnego zapłonu Bergary. Taka linia jest, a właściwie model Hunting Match. Tam to jest identyczne, ma taki bardzo fajny do pionu postawiony chwyt pistoletowy, na nim bardzo fajnie można i wygodnie ułożyć sobie dłoń, wyciągnąć sobie tutaj wzdłuż kciuk, żeby swobodnie pracować na spuście. No i również bardzo ergonomiczna jest kolba tego sztucera, jak widzicie, jest w pełni regulowana baka, no i także w pełni regulowana długość tej kolby za pomocą takich specjalnych centymetrowych podkładek. Po prostu odkręcamy tą grubą stopkę gumową, zdejmujemy ją i dokładamy kolejne elementy albo ujmujemy w zależności od tego, jaką długość kolby chcemy uzyskać. A, jeszcze jedno. Będzie pod koniec odcinka do wygrania taki bidonik i mata do czyszczenia broni od Schmeissera. Taka z fajnym rozrysowanym AR-em. No, to będzie do wygrania, to Wam powiem jak. Magazynek broni to kolejne akcesorium, które nie zdradza, że jest to sztucer na amunicję 22 LR. Jak widzicie, jest on pełnowymiarowy. Dopiero przy wyjęciu widać tą charakterystyczną wieżyczkę, która mieści w sobie właśnie amunicję 22 LR. No i oczywiście, skoro jest to magazynek, jak to się mówi, pełnowymiarowy, również zatrzask tego magazynka jest taki sam jak w sztucerach centralnego zapłonu. On działa po lewej i prawej stronie i jest naprawdę bardzo wygodny. Można go uruchomić palcem wskazującym albo kciukiem ręki, która wyciąga magazynek z broni. Dzieciaki, chodźcie na obiad. Proszę bardzo. Dobra. Dobra, teraz tym? No kurczę, no tak, no. No to jest teraz, panie. Tak jak powinno być na strzelnicy TV. Dobra. Na prawo, nie? Uważaj w toalecie. Fasola w połączeniu z prochem. No, może być tak jak właśnie przed chwilą. Dobra, lecimy dalej. Do tarczy. Jak widać, sztucer nie jest wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze. Tak z jednej strony troszkę szkoda, bo ja po wyjęciu z pudełka byśmy mieli gotowy sztucer do strzelania, ale z drugiej strony nie da się ukryć, że ta broń wygląda jak rasowa snajperka. A takie karabiny wyborowe, wiecie, no raczej nie mają przyrządów mechanicznych, bo i po co? Od razu montujemy tutaj jakieś wysokiej klasy lunetę, więc... Myślę, że producent nie chciał troszeczkę psuć takiego ogólnego designu tej broni, jako takiej właśnie broni do strzelania na dalszym dystansie, dlatego po prostu próżno szukać tutaj mechanicznych, nastawnych bądź nie szczerbiny i muszki. Za poprzednią tarczę był chili con carne. A teraz co? Proszę, kto mi coś tu zaproponuje? Kabanosek może chociaż mały. To środkowa tarcza, trzy próbne. Słuchajcie, to jest tak celne, że mam ochotę zacząć strzelać w łuski po strzelbach, które leżą na ziemi. Jestem pewien, żebym trafił. To jest coś fantastycznego. O, dycha. Nuda, panie. I dyszka. Panie koleżko, mamy znów, że tak powiem, 100 na 100, bo mamy tylko dwie dziewiątki, dwie, może trzy, to mamy znów
No co ja mam tu, panie dyrektorze, wpisać? No, poproszę o premię i oczywiście kabanosa. No zabawa może być naprawdę przednia, tak jak sami widzieliście. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tą bergarę sobie tutaj testuję, recenzuję, bo mam po prostu na niej zajebiste wyniki. Nie miałem jeszcze nigdy takich wyników na tarczy. Nigdy, ever, ever, jak strzelam już od, nie wiem, tam chyba 2013 czy 2014 roku. No to czasu trochę już minęło. Cena. To oczywiście jest rzecz, o którą zawsze pytacie. Często jej nie podawałem, ponieważ wychodziłem z założenia, że każdy sobie znajdzie w internecie, ale okej, powiem. Taki już sztucer kosztuje w granicach 5,5 do chyba maksymalnie 5800 zł. Pytanie, czy dużo, czy mało, jak na tego typu broń. Moim zdaniem, jak na tą klasę sztucera, jak na tą jakość wykonania, to, że jest to sztucer, który jest wykonany całkowicie na bazie komponentów od broni centralnego zapłonu firmy Bergara, to naprawdę nie jest wygórowana cena. Trzeba też wziąć pod uwagę, i myślę, taki przelicznik, wiecie, ilości wydanych złotówek do ilości dych, które dostaniecie na tarczy. Oczywiście można sobie kupić jakąś tam pukadełko na 22 LR za, powiedzmy, nie wiem, tam 1000 czy tam 2000 zł, ale oczywiście nie spodziewajcie się po takiej broni jakichś mega wyników. Oczywiście, przepraszam, żeby nie było, znam osoby, które potrafią na przykład z P64 na 25 metrów wykręcić właśnie 100 na 100. Okej, tak? Jest to kwestia umiejętności obycia z bronią i wielu jeszcze innych czynników, które na to wpływają. Ale jeżeli chcecie kupić sobie fajną 22, która bardzo dobrze wygląda, która bardzo dobrze strzela, która nie przeszkadza, a wręcz pomaga strzelcowi osiągać naprawdę bardzo dobre wyniki, no to tutaj stosunek, jak to się mówi, jakości do ceny, jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Trzy rodzaje amunicji, dwa razy SK, czyli long range, czyli rifle match, no i ta agila subsoniczna, poddźwiękowa. Pamiętajcie, że kiedy kupujecie taki sztucer albo jakąkolwiek broń 22 LR, trzeba kupić troszkę takiej amunicji różnej i popróbować. Nie wszystkie sztucery, nie wszystkie karabiny czy pistolety lubią się z jakimś rodzajem. Ja na przykład miałem coś takiego z karabinkiem Henry. Pewnie pamiętacie, zachęcam do obejrzenia odcinka. Więc trzeba tutaj popróbować. I oczywiście im dalszy dystans, im chcemy być bardziej precyzyjni, no tutaj myślę, że nie ma co dziadować na amunicji i po prostu trzeba kupić troszkę droższą tą 22. Mamy wówczas gwarancję, tak jak na przykład przy amunicji SK, tutaj są bardzo dobrą opinię ma ta amunicja, że jest bardzo powtarzalna i to na takim dalekim dystansie, dalszym dystansie ma ogromne znaczenie. Dzięki temu rzeczywiście możemy, jak to się mówi, robić dziurkę w dziurkę, bez obaw, że na przykład jakiś tam nabój będzie, wiecie, niedorobiony i nagle zrobimy jakąś tam przestrzelinę oddaloną od tej naszej wymarzonej grupy, więc warto rzeczywiście wtedy kupować amunicję, która będzie niezawodna i będzie rzeczywiście bardzo powtarzalna. A z tego, co ja widzę, jak na razie po tej amunicji SK, tej Lapua, rzeczywiście jest ona powtarzalna, bo przecież tak naprawdę zrobiłem dwie bardzo podobne grupy. No to jeszcze tylko szybciutkie zero tutaj na tej agili i zobaczymy, jak będzie ta moja Bergara sobie radziła właśnie z tą amunicją. Do serii próbnej. Ładuj, przygotuj. Myślimy tylko o oddaniu 13 celnych strzałów. Jak małyż o oddaniu trzech dobrych skoków. No. Dobra, jest dycha. Aż kuźwa, no musiałem ten trzeci pitolić. Mamy dwie dychy i jedną dosłownie, no krawędź, ale to jako dziewiątka. Ja wiecie, jak już tak zaczynam strzelać, tak się cieszę, że tak mi dobrze idzie, to oczywiście wtedy jest ten moment, kiedy Kwiatkowski coś spierdzieli. Aj, kuźwa, za wysoko. Jeden, dobra. Dobra. Wszystko. Trzy próbne.
10 ocenianych. No, szczerze wam powiem, nie. Już widziałem przez lunetkę, że nie jest tak dobrze jak poprzednim razem. No, ale sprawdzamy. 3 odrzucone. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest 70. I minus 3 punkty. To będzie 97. No, wiecie, nie jest to stuwa. Szczerze powiem, nie wiem oczywiście, czy to wynika z, nie wiem, z tej amunicji, czy po prostu się ja zacząłem jakoś rozpraszać. No, ale na pewno myślę, że ta amunicja o mniejszej prędkości początkowej pocisku na pewno chyba ma, jest bardziej podatna właśnie na podmuchy, które cały czas tutaj gdzieś sobie wieją. Plusy, minusy tej broni? Minusów nie ma. Naprawdę. Jest jeden wielki plus, że Bergara podeszła do tego tematu bez kompromisów. Wiecie, mogli zrobić sztucer na 22 LR z szajs plastiku, z aluminium jakiegoś, wiecie, jakieś gównolit jakiś by tu dali, coś, magazynek jakiś, wiecie, wystający, jakiś patyczak. Dobra, postrzelają, nie? Nie wiadomo, do czego by to było podobne. Oni nie poszli na skróty. Wymyślili sobie, że na bazie sztucera centralnego zapłonu, a właściwie wezmą sztucer centralnego zapłonu i po prostu go przerobią na 22 LR. Ale bez, jak to się mówi, obcinania kosztów. Wiecie, bez jakiegoś dziadowania, tak? Tylko dostajemy normalny, ciężki, super sztucer z tym manualem takim jak od centralnego zapłonu. No, ze wszystkimi dobrodziejstwami naprawdę bardzo dobrego rasowego sztucera. Bardzo mi się podoba ta konstrukcja, naprawdę świetnie mi się z niej strzelało i co najważniejsze, wyciągasz z pokrowca ciężki, prawie 5-kilowy sztucer. Tu jeszcze dwójnóg nią sobie przyczepił. Układasz go na tym dwójnogu, nie? Przykładasz się, wiesz, normalnie jak do rasowej takiej snajperki, tak ciężkiej, czuć to wszystko tutaj, wiesz, układasz, bierzesz na cel, robisz, bo masz tłumik, nie? Widzisz lecący ten pocisk i przez ten ułamek sekundy, przez myśl przelatuje ci, o kurczę, kosztowało mnie to tylko 70 groszy. I tym optymistycznym akcentem pozwólcie, że zakończę historię i opowieść o tym bardzo udanym sztucerze Bergary B14R Trainer na amunicję 22 Long Rifle. No i oczywiście teraz zapraszam was też na konkurs, który obiecałem. Podsumowanie małe co do amunicji, bo mówiłem, że powiem wam, z której strzelało mi się najlepiej. Muszę wam powiedzieć, że najlepiej strzelało mi się z amunicji Rifle Match SK. Później oczywiście z tej lapuły SK Long Range. No i z tej, powiedzmy, no tutaj rzeczywiście uzyskałem największy jakiś rozrzut. I no chociaż są trzy dziurka w dziurkę, no też jest nieźle. Ale rzeczywiście z tego Rifle Matcha jakieś miałem takie wrażenie, że ten pocisk naprawdę leci sobie jak po sznureczku. No i na pewno też wynika to z tego, że jest ta amunicja właśnie stworzona pod takie matchowe zadania, czyli takie już bardziej wyczynowe, sportowe. No i też na pewno złożyła się na to wysoka jakość tejże właśnie amunicji SK. W konkursie do wygrania oto taki fajny bidon Lapua. Oczywiście zapakowany w pudełko, żeby była jasność, tak? Bo z tego piłem. I jeszcze Incorsa, bo to Incorsa ufundowała te nagrody. Incorsa jeszcze ufundowała, proszę bardzo, taką matę do rozkładania broni z przeznaczeniem raczej do AR-a, bowiem tu jest cały, zobaczcie, AR rozrysowany łącznie z nazwami wszystkich części. Jakby ktoś rozłożył AR-a i potem nie wiedział co jak, to ma taką ściągę na tej macie. Ona jest miękka, fajnie, nie niszczy stołu, a jednocześnie też nie niszczy broń, na przykład jak coś tam kręcicie czy robicie. Dzisiaj strzelałem z amunicji SK Lapua z dwóch rodzajów, czyli z takiego long range'a i z rifle matcha, ale słuchajcie, to nie są jedyne w ich ofercie amunicja 22 LR. Linia SK jest bardzo obszerna, bardzo pojemna. W komentarzu trzeba teraz po prostu wymienić wszystkie rodzaje tej amunicji SK, jakie są dostępne na rynku. Spośród osób, które napiszą taki komentarz, dadzą łapkę w górę, wybiorę jedną, która dostanie właśnie wspomniany zestaw, czyli bidonik Lapuły i podkładkę do rozkręcania AR-a firmy Schmeisser. No to czekam przez tydzień. Jeszcze gorąca prośba, jakbym po tygodniu coś tam nie rozstrzygiwał tego konkursu, to piszcie do mnie, po prostu napiszcie w komentarzu kwiatek ogarnij, bo mnie to czasem wylatuje z głowy, dobrze? Bo wiecie, dużo mam pracy. Także jakby co, ale obiecuję, będę już teraz w pamięć wrzucam, za tydzień rozstrzygnę i wybiorę jedną osobę. Życzę wam oczywiście powodzenia i mówię do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już za tydzień, cześć! To mój kocur, a właściwie bardziej moje żony.
nazywany jest synkiem. Jak widzicie, jest czarny, ponieważ używam Black Rifle, to poza tym jest znajdą i jest po prostu przesympatycznym kotem. Dobra, Nynek, idź, no bo ja tu nagrywam już.